26 czerwca wspominamy błogosławionego Jakuba z Gaziru, prezbitera. Jakub urodził się w Gazirze na peryferiach Bejrutu 1 lutego 1875 roku. W wieku 19 lat wstąpił do kapucynów, a w 1901 roku przyjął święcenie kapłańskie. Jego całe życie charakteryzowało się konkretną miłością do ludzi, którzy cierpią. Jakub założył szkołę świętego Franciszka w Jal-Edip, znaną dziś pod nazwą Walper-Jacques w Bkennaya, a także szpital w Deir el-Kamar dla niepełnosprawnych dziewczynek, klasztor Madonna del Pozo w Bkennaya, w którym znajduje się dom generalny, postulat, nowicjat i centrum rekolekcyjne dla księży, zakonnic i grup modlitwy. Ponadto założył też szpital Nostra Signora w Antilia, dla osób przewlekle chorych i starych, a także szpital świętego Józefa w Dora, w dzielnicy robotniczej. Później założył szkołę Sióstr Krzyża w Brummanie, w której uczą się dzieci osierocone lub zaniedbane przez rodziców, oraz hospicjum Chrystusa Króla w Zokmus B. W 1951 roku szpital świętego Krzyża został całkowicie przeznaczony na leczenie osób chorych psychicznie. Dziś jest największym szpitalem psychiatrycznym na całym Środkowym Wschodzie, w którym leczy się ponad 1000 chorych. Pełni on także rolę centrum uniwersyteckiego i akademickiego. Szpital przyjmuje chorych należących do różnych religii w duchu miłosierdzia, które charakteryzuje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Krzyża Libanu, założone przez brata Jakuba. Jakub zmarł w opinii świętości 26 czerwca 1954 roku. Nuncjusz apostolski streścił jego życie w tych słowach. Był to największy człowiek, jakiego wydała ziemia Libanu. Jakub pośmiertnie został uhonorowany przez władze Libanu najwyższym odznaczeniem państwowym. Jego beatyfikacja odbyła się w Bejrucie 22 czerwca 2008 roku. Na zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych przewodniczący im kardynał José Saraiva Martins stwierdził, że błogosławiony Jakub z Gaziru wpisuje się w cały poczet libańskich świętych. Ich wspólną cechą jest świętość pojmowana jako droga krzyża, czyli wyrzeczeń i cierpień. Ta sama droga do świętości oznacza jednocześnie osiągnięcie pełni człowieczeństwa, co ukazują dzieje Kościoła, jak powiedział kardynał Martins. Jedyną możliwą formą szczęścia jest właśnie świętość. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jakuba do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparcie Jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.